Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders 3. W drugim odcinku przechodzenia, znaczy w drugiej części, powiedzmy, przechodzenia DLC Strażnicy Pustki. Nią, o ty, czekaj. Bo nie sprawdziłem, czy tego nie mogę jeszcze czymś innym naładować. A, proszę bardzo, mogę łogniem to zrobić. A, dobra, i teraz pewnie, jak to nabije, to dzięki temu przelecę dalej. What the flaming fuck was that? Zrobić jakby double jumpa i jak się ześlizgnęła... No, masz szczęście. Jeśli ześlizgnęła, potem dopiero zaczęła mi się ten... Zaczęła mi się... Jezu! Glajdować, o! Boże, tak długo, czemu mi tak długo brakowało słowa? O, odłamek siły. Ciekawe. Okej, okay, tutaj coś mamy. Tutaj mam póki co przeciwnika. Możesz przestać się bronić z łaski swojej? Już. Wielka kępa Marta, ale taki mech trochę. Dobra, no. No mam dość jasną, jasną określoną tą. No, ciekawe. Dobra, to też pewnie muszę przesunąć, tak więc... Okej, okay, tutaj widzę, są... cztery esencje, ale jakby one są... Dlaczego one mi się potem mogą przydać? Ja tak poważnie pytam, bo nie wiem, to po co aż cztery te wtyki są. Ale dobra. Poexpiłem też, nie zdążyłem, nie wspomniałem jeszcze, poexpiłem sobie troszeczkę poza nagraniem do takowych poziomów i wykupiłem zbroję piorunów, dzięki czemu moje ataki piorunami będą teraz mocniejsze. Dobra, to mnie prowadzi tam. Dobra, ten jeden nie użyję. Orzesz, ty, takieś cwany? To żyje piorun. To jest trochę zabawne, bo mi się wydaje, że oni jakoś też zadają obrażenia od piorunów, no to raczej nie powinni... Znaczy, wróć, to oni powinni być na te obrażenia chyba albo niewrażliwi, albo naprawdę bardzo odporni. A tymczasem dostają obrażenia normalne i z tego, i z tego. Okej, mamy tutaj kulkę. Którą pewnie muszę rzucić tam. Okej. Okay. Tylko jakby co mi to da? Czekaj, czy uda mi się dojść też w jednym odcinku teraz do bossa. Który pewnie będzie strażnik. Zakładam, że... O, akurat mi chyba idealnie naładowany wyszedł. Okej, okay, czyli naładowane to jest taki doskok i kilka cięć. To trzeba mieć na uwadze. Niech zgadnę. Tak, wyskoczą przeciwnicy ze ścian. Jednego czekam, aż jakieś grubasy mi wyskoczą z tych ścian, nie? Bo jeszcze jak na razie mamy tylko takich... powiedzmy normalnych wrogów, ale na bank jeszcze jakieś grubasy z tych kamieni się pojawią. Zobaczmy, że jeszcze jakiś jeden się pojawił, ale jednak nie. Dobra, zobaczmy, jak dam ogień, to się otwiera. Jak dam piorun, to tu mogę lecieć wyżej. No spoko.
Możesz mówić i masz. O, ten to jest pancerny, troszkę pancerny. No trochę silniejszy. O. Kurde, nie udało mi się zrobić czemu? Znaczy, może nie czemu, jak mi się nie udało? O, teraz. O, pięknie! Thor! Nie, no, cudowne. Po prostu przepękne. O, i dałeś ten artefakt, już 8. Ale to było ładne, to muszę przyznać. O! Ty, a tam co się kryje? Poza tym, że chyba jakiś przedmiot. Ja tylko pytanie, czy bym był w stanie tam dojść? Dobra. Co jest tutaj? Poza tym, że... Okej, jest... Fragment adamantynu! Au. Jest ten przeciwnik, który taki ala... Taki ala... Ała. Jak tamten wybrany. Dobra. Dawaj to. Ała. A czekaj, bo jeszcze nie wypróbowałem w ogóle ataku gniewu. Okej, czyli tutaj mamy takie... Oj, 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 oj. Nie, nie. O nie, nie mam lepszych? Czemu nie mam lepszych? A dobra, już tylko tornada załatwiły. Kurde, ale ten to będzie dość problematyczne. Kurde, nie ma. Nie wykupiłem. Nie, ani nie znalazłem, ani nie wykupiłem sobie żadnych lepszych odłamków leczących. No, to trochę z się. Tutaj dźwignia. Kolejna kulka, którą wrzucę w tamto miejsce. Kurde, myślałem, że uda mi się tak bym wstrzelić. No niestety. Nie udało się. Kurde, fajnie by było teraz spotkać Wulgrima, bo bym sobie... Dobra, zużyję jeszcze jeden odłamek. To powinno być wystarczające. Okej, nawet ładnie to wyglądało. Jezu, co mnie taka chrypa wzięła. Dobra. Przesunięte. I odblokowane. W jakimś stopniu. Okej, tam pewnie jest wejście do bossa. Sądząc po przekroju, powiedzmy, tego pomieszczenia. Czy pomieszczenia, tej sekcji całej. Bo ciężko mi to nazwać pomieszczeniem. Oj, kurde, mówisz o Wulgrimie i dostajesz Wulgrima. No po prostu pięknie. Ale jakby czy to teraz oznacza, że jestem w połowie trasy? Czym może ci nie śpiesz? Pokaż mi towary. Nie, nie sprzedaj. W sumie, czekaj, pokaż mi. Ile taki duży? 1500 i pewnie potem będzie jeszcze... Znaczy, na pewno będzie jeszcze droższe. Ale póki co tylko leczenie. Jak na razie jeszcze na jedno mnie stać. Ale wydaje mi się, że... Kilku przeciwników później... Będzie mnie stać też na więcej. Okej, ci jaśniejsi na pewno ożyją. A jednak nie. A nie wszyscy w każdym razie. Serio? Moc Zeusa jest w mej dłoni. Au. No dawaj. Zeus! Tak z angielskiego. Ale w ogóle dajcie znać, jak słyszycie o piorunach, jaki bóg kojarzy się wam najprędzej? Thor czy Zeus? Ja, przecież to było idealnie wyczute. Dobra, to akurat nie. Fajne jest to, że oni przed tymi atakami po uniku idealnym, serio, nie mogą się w ogóle wybronić. W sensie ten atak, ta kontra trafi,
Zawsze! On by się mógł zasłonić, ale nic mu by mu to kompletnie nie dało. O, dużo domek leczenia znalezione za darmożkę. Bardzo mnie to uszczęśliwia. Dobra, El Clasico widzę, póki co. O, no chyba żeście ocipieli. O, i za darmochę odzyskałem sobie właśnie ładunek od początku Nephilim. Też fajnie. Nie wiem czemu sądziłem, że akurat ten, co sobie stamtąd wyszedł i do mnie przyszedł. Poszedł won. Skąd się w ogóle tutaj widzieli, takie moje pytanie? Tak z dupy to jakby się pojawili trochę. Anielski artefakt, bardzo ładnie. Im więcej, tym lepiej. Z ciekawości, który to już artefakt jest mój? Będzie tutaj? Nie, to będzie obok. Piąty, ajajajajaj. No to jeszcze... Ale to nie, nie, to jeszcze... Jeszcze jeden jest mi potrzebny i będę mógł sobie... Znaczy wróć, jeszcze jeden anielski, a ile... Jeszcze trzeba demonicznych potem nazbierać, to już inna niższość. Znaczy ile, no 5 demonicznych jeszcze potrzebuję, no ale... Tak jak sprowadza się do tego, że... Nie będzie mnie jeszcze stać na ten ostateczny upgrade. Okej, okay, w tym miejscu mogę lecieć wyżej. Na ten ostateczny upgrade tego... tego ulepszania broni. Mała kępa mar, spoko. Okej, jest kula i... Jest skrót do Vulgrima, fajnie. Odłamek gniewu, dobra. Okej. Aktywowany. To zanim jeszcze przejdziemy dalej, to sprawdźmy, co się kryje po drugiej stronie. To się patrząc po tych wszystkich piedestałach, gdzie są jeszcze wyryte inne symbole esencji, no to wydaje mi się, że raczej nie da się, zakładając oczywiście, że ktoś pięknie. O, pewnie jeszcze sobie przydupasu sprowadź. Dobra, odpoczynek na film. O kurna, ja w ogóle tego typa nie widzę. No. Dobra. Tornada są fajne, widzę na takie grupki. O, i co jak demoniczny artefakt, jak miło. Jeszcze 4. Tornada są fajne na grupki, ale niestety dość dużym problemem, znaczy na jakiegoś większego wroga pewnie też są ok. Tylko ich problemem jest niestety to, że zajebiście utrudniają widoczność. Dobra. Nie, nie sprzedaj. Boże, czemu ciągle mi się pieprzą tak... Czym się ciągle pieprzy Trigę z bumperem? O, to by było słychać ich krzyki jeźdźcze. Dobra, dobra. Czekaj, nie, nie, nie. Najpierw to. Bum. Dobra, i jakby nie wiem, idziemy teraz do trzeciej sekcji, powiedzmy, tego skrzydła i odblokujemy to. Już tak. Cyk, i potem idziemy w górę. No. Powinno zaraz tak zadziałać. Mam nadzieję przynajmniej. Okej, jest kula. I jest pokój z zagadką. No dobra. No okej, kulę muszę wrzucić tutaj, tylko że... Okej, tu jeszcze jest... Jest to. To jest chyba trzecia esencja. Albo czwarta, nie wiem. Tylko ten górny i ten po lewej jest mi nieznany. W ogóle to byłoby śmieszne, jakbyśmy tutaj podeszli i zacząłby nas tam ciągnąć do środka. Dobra, to się wysunie. Tyle. O tyle fajnie.
bo mogę sobie teraz złapać tę kulkę i ją tutaj wciepnąć. Już myślałem, że to się nie zaliczy, ale na szczęście się zaliczyło. Na niezniszczone. Dobra, to z tym nic więcej nie zrobię, czyli to tamta kulka jest tylko od przesuwania. Dobra, to też nic nie zdziała. Ta jest chyba też tylko od przesuwania. No dobra, co teraz? Tutaj tylko... Tak, tylko to jedno, czyli to jest też do przesuwania. O, to się konkretnie przesunęło. Dobra, a daj mi to jeszcze raz. Tutaj to... No nie, no to leci tak jedno obok drugiego. Nie zdążyłbym tego uderzyć. Dobra, jak to podnieść? Albo obniżyć? Wydaje mi się, że tym, tylko... O, na krańcu. Nie wiem, jak tak walnę, no to mi raczej nie zaliczy. No, jednak zaliczyło, proszę bardzo. Nie powinno, ale zaliczyło. Jestem wdzięczny. Okej, okay, tu są oba pod tutaj dwie esencje. O, i chyba w sumie właśnie odkryłem drogę do wyjścia. No. Teraz pyk. I w górę. Yeah! Mój ulubiony dźwięk. No, żeż... Musiały po prostu się... O, ty... A, czekaj, czekaj, czy coś tam na górze nie jest sobie schowane? No, nie tym razem. Ale prosiło się aż, żeby coś tu schować. Aż się prosiło. Dobra, zwykły koleś. Już padł. No nie, on się obudzi, bo nie mogę go zniszczyć. One się obudzą, jak nic. Ten to był zwykły. A ten wstał. Płoń, płoń, płoń. Kurde, prawie idealny synchro mi weszło. Okej, może jednak nie wstaną. Zobaczmy. No nie, jesteśmy już na samej górze. Pięknie. A nie, no to raczej... No nie, nic się tutaj nie stanie. Dobra, to wsadzamy kulkę. I znowu ogień. I błyskawice. O, co jest... Ta... A nie, tam było już aktywne, to też... A, rozumiem, z tej i z tamtej strony jest. Że od Vulgrima, proste przejście od razu w górę. No i pewnie na bossa teraz idziemy. Aha. W ogóle doczytałem, że jeśli walczymy z danym przeciwnikiem, na przykład teraz jest od burzy ten golem i ja mam esencję burzy, to on może energię tej esencji pochłonąć, żeby się zbuffować. A to jest coś, czego ja wolałbym uniknąć, tak więc wydaje mi się, że jednak będę głównie walczył ogniem. Tylko teraz trochę ta zbroja będzie kolidowała ze sobą. Jesteś tu intruzem! Znaj moją łaskę! Idź precz, inaczej tu zginiesz! Klasycznie, widzę. No to gin! Podczas śmiechu powinny się ruszać usta, Furio. Zion, władca burzy. Ha! O, pięknie. Dobra, już tak walczymy, to płoń. Okej, ten się też ładuje, widzę. Oj, 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 do tyłu, do tyłu. Aj, oberwałem niestety. Wow. O, takiś cwany. Oj! Dobra, widzę, że nawet bez wzmocnienia z esencji gościu jest mocny. W sumie jak na bossa przystało, nie? Ładuje się? Tak, ładuje się.
Okej, chciałem odskakiwać, ale na szczęście nie musiałem. Dobra, wiesz co? Weź mnie nie denerwuj. Tylko zdychaj. No przynajmniej mam trochę lifesteala z tego. 300. 123 na tym. No dobra. Ej, wygaśnięcie tego też powinno zadawać mu obrażenia, mam takie wrażenie. No, Jesus! Użyj. Użyj! Właśnie się wypstrykałem Wypstrykałem się właśnie kompletnie z leczenia. Jak on mnie zaraz zabije, to się zdenerwuje. No co za! Jak se chyba robisz? Dlaczego do ciężkiej cholery, jak daję unik, to gra mi nie łapie, że ja robię unik i dostaję normalnie obrażenia? Totalnie się wypstrykałem z leczenia na tym, bo nie liczę tych moich odłamków, bo one są naprawdę liche. W sumie mógłbym je sprzedać kompletnie i każdy taki odłamek mógłbym sprzedać. Dobra, jak ja tu mam jeszcze? Mam dużo odłamek po tej stronie. Szkoda, że nie jest łapnę, bo bym sobie mógł go wykorzystać. Odłamek ciernia, ale to jest jak dostaję obrażenia. Magiczny. Kurde, mogę też nieumarłem, mógłbym wykorzystać. Amoku, wzmocnienia. O, spustoszenia na pewno wykorzystam, żeby mieć formę spustoszenia już odblokowaną. Dobra, muszę sprawdzić, jaka tam była różnica. Gniew odnawia gniew. Rozumiem, w całości. Amok poprawia prędkość ataku. Okej, tutaj są opisy dla was. Tutaj małego odłamku leczenia, odłamka siły, gniewu i tak dalej. Tutaj duży odłamek. O, tu o, ty! Tu jakaś w ogóle historia się kryje za tymi odłamkami. Czy jeszcze dla uzupełnienia przydałoby się ten. Znaleźć ten lepszy. Albo wykupić Wulgrima, bo tam są wszystkie rzeczy opisane. Jeden taki i trzy takie. Czemu później, że cztery? Ale nieważne. Nie rozbijaj, nie warto. Dobra. Let's fucking do this. Au. To przecież zrobiłem uni przed chwilą, gro. O, pięknie. Piorun. Piorun. Unik, unik. Wow, dał się perfekcyjnie uniknąć ataku. O, to jest to, o czym mówiłem. Ty, zastał mi esencję! Chyba, że jakoś sobie anulowałem tą esencję. Ale jak na razie jeszcze nie udało mi się tego zrobić. Dobra, cofnę. Nephilim. Nephilim. Aha, nie, dobra, o mi to po prostu anuluje. Dobra, czekaj, ogień. Dobra, teraz mały niech będzie. No, znowu Nephilim. Kurde, przydałoby się wykonywać te idealne uniki. O, tak jak teraz. Pięknie. Ten się niech popali trochę. Au, Nephilim. Ała. Podwójna ała. Dobra, okej, ten się ładuje. Ja się wyleczę. A to się kompletnie kurwa nie udało. Z komentarza. Bardzo ładnie. Dobra, nie, myślę, że najbezpieczniejsza opcja to jest po prostu
i się cofnąć od niego. No. Ładuj się, pyk. Ładnie. No nie, znowu to. Nie, on się teraz jakby zbuffował. Okej, ta chwilowa nieśmiertelność podczas w ogóle podczas animacji włączenia tego, to jest też kluczowe. Mam wrażenie. Ja w ogóle mogę sobie przedłużyć działanie tej aury. Okej, nie trafił mnie. O, w twoich snach chyba. Żryj moje bicze! Czemu ja po tej gryki nie mam jakiegoś ciężkiego ataku w tej formie? Okej, myślałem, że uniknąłem, ale oczywiście nie uniknąłem. Odpoczynek. Nie dam się zabić po tak dobrze przeprowadzonej walce. Odpoczynek, odpoczynek, łykaj odpoczynek. Pięknie! No! I żegnam! Włócznia pogardy! Czyli chyba taki standard. Za każdego rozwalonego tego strażnika esencji będziemy dostawali... O, fragment adamantynu, pięknie. Ty, w sumie ile ich mam? Nie ta opcja. Nie tu. Fragment... Mam 4, to jest... do plus 6, okej, to będę mógł sobie coś ulepszyć. To mi się akurat podoba. Dobra, ogień, esencja... Jakaś tam. Burza... Nie, czekaj, z ognia był chyba powrót. Nie, tam jest Wulgrim, dobra. Idę tutaj, idę do Wulgrima. Prościutko. Coś teraz powiesz? Wciąż milczysz. Może ci służyć skromny jama. Kuźnia. Tak, na koniec odcinka ulepszymy jeszcze broń. Bo też chcę sprawdzić, jak się będzie sprawdzała ta włócznia. Dobra, sprawdźmy w sumie takie podstawowe ataki. A, nie ta esencja. Dobra. No i ładowana tak tutaj idealnie to jest doskok. Tak po prostu to jest tu. Tu. Dobra. Czemu ja ciągle mylę te opcje? I teraz zestrój z esencją. To jak ktoś chyba spacji nie dał. Ciekawe, czy tylko czy faktycznie będę mógł też tą włócznią rzucać, bo akurat ten rzut mi się bardzo podoba. Dobra, ale to za chwilę. Ataki póki co... a nie, to ataki to tutaj są. Zobaczmy. Płoszczący cios. Połączenie iskra. I to jest... A nie, to nie jest wspólne. Jest to samo combo, te same guziczki trzeba wciskać, ale combo będzie wyglądał inaczej. Skarbiec piorunów. Ty zaciekawił mnie teraz, czekaj. No nie, to jest zwykły atak po uniku. Okej, widzę, ładowany atak jest dokładnie taki sam. O! Nie. Idealnie naładowany to jest dźgnięcie, no poza tym, że jeszcze jest ten cios jakby z półobrotu. A tak, to jest dźgnięcie i cięcie z półobrotu. No, powiedzmy, że z półobrotu. Dobra, pokaż mi jeszcze raz te włócznie, co my tu mamy. Potężne uderzenie, to jest na combo, cios błyskawicy. Dobra, czyli combo. Dobra, czekaj, tu. Okej, okay, taka... Czyli żeby zrobić tę drugą opcję, to trzeba podwójną kombinację zastosować.
Cios błyskawicy, no to to chyba było. Tak czy nie? Bo tutaj specjalne połączenie to jest... No, to jest to. Po dowolnym połączeniu, okej. Okay. I tutaj po uniku, tak? Nie, to są, te, to są na przytrzymanie w powietrzu. Okej. Okay. Okej, okay, czyli w idealnym momencie pewnie są większe obrażenia i większy zasięg, jak tak patrzę. Jeśli kogoś nudzi to testowanie, no to przykro mi. No, na to niewiele poradzę. Przecież w sumie powinien się zrezygnować przeciwnicy, to mogę tam spróbować. No, Uthwain. Witaj, Furio. Upgrade mi broń. Chcesz zadawać potworny ból, prawda? No, kolce niech będą, niech będą kolce. Bo najczęściej ich używam, więc warto by to ulepszyć. Zobaczmy, lanca. O, i proszę, ten sam poziom. I jak szpony i łańcuchy mają na plus 3 te same obrażenia, tak lanca na plus 3 ma troszkę mniejsze od włóczni. Tak więc już mnie to skłania, żeby jej używać. Ale mam poza tym takie wrażenie, że one są chyba... Że ta... No, ona jest chyba trochę szybsza. Ta włócznia. Okej. Okay. Tam gdzieś mnie do grzechu prowadzi. Ale to po kolei. Dobra, tutaj jeszcze dla testu ataku po uniku. Potrzebuję tego ziomeczka. No. Walczmy. To nie wyszło. Okej, okay, to był unik, ale do tyłu. Chyba. Zobaczmy. Tu jestem, przed tobą. Aha, no clue, co on trafił, no ale niech będzie. Tak, to był zwykły unik. Czyli jeszcze unik w przód muszę sprawdzić. No akurat jeden został. No, zauważyłeś mnie? Pięknie. No. Ładnie. Okej, okay, czyli niestety nie mogę rzucić włócznią. Szkoda. Co się no poza tym? Ale czy ja muszę wylądować, żeby to walnęło? Chyba to jest tak synchronizowane, powiedzmy. Tego nie było. Żeby idealnie, jak ja spadnę, to żeby dopiero walnął piorun. No, niezależnie czy naładuję idealnie, czy nie. O, tu przypadkowo nawet wyszło. Okej. Okay. Pokaż towary. Nie chcę sprzedawać, chcę kupić jedną marę. Nie chcę dawać mu dusz. Jesus! Tu. Nie musisz się śpieszyć. I zobaczmy. Wirujący wicher i sala popiołów. Odkryte w pustce. Tygla nie liczę, bo tygiel to jest w ogóle osobna w ogóle miejscówka. Tutaj co? Drapacz chmur, rozdroża. A tu już byliśmy. Atrium chciwości. Wracam tutaj. I o. O. Ta myszka była dziwna. Na tym ekranie przez moment, ale... Coś dziwne było, że w ogóle się pojawiła, nie? O to mi chodzi. Dobra. Od tego momentu będziemy kontynuowali w następnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam, a póki co ode mnie to tyle i do usłyszenia.